Ujawnienie przemytu to dopiero początek sukcesu. Teraz przed Kazikiem nie lada wyzwanie. Jak widzimy, skarpety służą nie tylko do przemytu papierosów, ale też do przemytu bursztynu. Pierwsze dwa wyszły bardzo dobrze. Najcięższa jest właśnie taka praca, jeżeli się coś sklinuje i nie można tego sięgnąć. Trzeba uważać, żeby nie rozerwać tego rękawa, dlatego że wszystko się posypie i może uszkodzić towar. Czy co? Przynieść coś, żeby go odciąć. Dobra. Będziemy przecinać ten rękaw, żeby część się wysypać. Trzymaj nożek, tylko muszę jakieś pudło znaleźć, żeby to nam się nie posypało. O, jak to fajnie zrobione. Na trytytkę delikatnie przetnę. No i teraz zobaczymy, ile prawdy. Jest piękny bursztyn. Słuchaj, mam coś takiego. Po troszeczkę trzeba będzie wycinać, przerzucać. Ciężka, żmudna praca. Tutaj widzę, że będzie dużo, naprawdę dużo pracy z kwalifikowaniem tego bursztynu, ponieważ są to różnej wielkości, różnej faktury, popękane, przeźroczyste, matowe. Zajmie nam tam parę godzin. Uwaga, ostatni kamyczek. Dobra, syp. Z tego co wiem, bursztyny najczęściej trafiają do Chin. Teraz tam jest popyt na nie. Jeszcze zostają dwa woreczki, także to wysypmy tutaj teraz delikatnie. Poszło, ale teraz mamy niespodziankę. Mamy jakiś paragon. Adresata. Rozszyfrowany. 21.06.2021. O, mamy nawet $30. Pierwszy raz spotkałem się z taką informacją. Dla mnie jest to naprawdę ciekawa informacja. Troszeczkę się rozsypuje. Dobra, bierzemy go na wagę. Trzeba. Teraz to jest to, co tygryski lubią robić najbardziej. Panie kierowco, można pana prosić? Ponad 3,5 kg bursztynu. Towar ten w tym momencie zostaje skatalogowany, sklasyfikowany na frakcje. Frakcja według swojej objętości zostanie wyceniona i wobec tej wyceny zostanie poprowadzona sprawa karno-skarbowa. Dziękuję bardzo, do widzenia. Funkcjonariusze zatrzymali ponad 3,5 kg bursztynu, który został wyceniony na 10 tysięcy złotych. Ta przysługa nie opłaciła się kierowcy, wobec którego zostało wszczęte postępowanie karne skarbowe. O karze zadecyduje sąd, a przemycany bursztyn zostanie zlicytowany na rzecz Skarbu Państwa.